Starsza pani podbija świat. Part 258. 258. Łatwiutko. A piece of cake. A piece of cake. Przed. Po. Before, before, after, after. Przed, po. Before, before, after, after. Co ty na to? Mogę ci pomóc posprzątać po urodzinach, po zabawie. How about this? I can help you clean up after the party. How about this? I can help you clean up after the party. Mam lepszy pomysł. I have a better idea. I have a better idea. Może byś mi tak pomogła posprzątać przed zabawą, przed urodzinami. Why don't you help me clean up before the party? Why don't you help me clean up before the party? Przynieść, przynosić. To bring, coś z Polski. Something from Poland. Something from Poland. Przywieź mi coś z Polski, nie przywoź mi niczego z Chin. Bring me something from Poland. Bring me something from Poland. Don't bring me anything from China. Don't bring me anything from China. Drogi, niedrogi. Expensive, inexpensive. Expensive, inexpensive. Pomysły na niedrogie prezenty urodzinowe. Inexpensive birthday gift ideas. Inexpensive birthday gift ideas. Jak powiemy w znaczeniu w tej chwili, co ty robisz? What are you doing? What are you doing? Jak odpowiemy nic? Nothing. Nothing. A spróbujmy powiedzieć w znaczeniu w tej chwili. Nic nie robię. I am not doing anything. I am not doing anything. Widzimy zatem, że kiedy nic występuje sobie samo, to będzie nothing. Ale kiedy zaprzeczamy, że nic nie robię, to raczej powiedzą I am not doing anything. I to jest tak łagodniej. Jakby powiedział I am doing nothing, no to, że na przykład się już tak strasznie nudzę, albo wywalili mnie z pracy, nic nie mam co robić, to już tak jest bardzo mocne. Więc to nic to będzie albo nothing, albo w zdaniu przeczącym not anything. To przeczytajmy sobie wszystko. What are you doing? What are you doing? Nothing. Nothing. I am not doing anything. I am not doing anything. Czyli nic złego nie robię. Jak krzyczymy do męża? Dla mnie nic słodkiego, proszę. For me, nothing sweet, please. For me, nothing sweet, please.
Nie kupuj mi nic słodkiego, proszę. Don't buy me anything sweet, please. Don't buy me anything sweet, please. A jak powiemy, dla mnie nic drogiego, proszę. For me, nothing expensive, please. For me, nothing expensive, please. Nie kupuj mi nic drogiego, proszę. Don't buy me anything expensive, please. Don't buy me anything expensive, please. Więc kiedy nic nie jest w zdaniu, to będzie nothing. For me, nothing expensive, please. To nie jest zdanie, nie ma tutaj czasownika. Natomiast jak mamy czasownik, to raczej zaprzeczą nic, nie, używając zwrotu not anything. Don't buy me anything expensive, please. For me, nothing sweet, please. Don't bring me anything sweet, please. Słowo grandma już poznaliśmy. Po lewej mamy grandma, a po prawej mamy glamma, kiedy dzieci jeszcze nie umieją wymówić R. I zamiast grandma mówią glamma. Po prawej tutaj mamy happy birthday grandma. Kubek to będzie nie mak, jak makowiec, tylko mug. G na końcu. Mug. A mug. Kubek. A mug. A mug. Czapka z daszkiem w różnych krajach różnie ją nazwą. Czasem to będzie a hat, szerokie E, a hat, i to już poznaliśmy, albo a cap, też szerokie E, a cap. Czapka z daszkiem na dwa sposoby. A hat, albo a cap. Notes to angielskie słowo notatki, notes, ale my wymawiamy notes. Natomiast po angielsku to będzie a notebook. A notebook, czyli książka z notatkami. Notes. A notebook. A notebook. Książę Karol ze swoją towarzyszką Kamilą uznali, że coś jest śmieszne. Śmieszny to będzie funny. Funny. Śmieszne. Funny. Funny. Skarpeta to będzie a sock, ale to nie sok pomarańczowy, tylko takie OA, więc skarpety, socks, socks, skarpety, socks, socks. A jak powiemy śmieszne skarpety? W wymowie pierwsze A jest zwykłe, jak po polsku, a drugie takie OA. Funny socks. Funny socks. A powiedzmy śmieszne skarpety z Polski. Funny socks from Poland. Funny socks from Poland. Karta podarunkowa, karta upominkowa, bon towarowy, talon na zakupy, takie długie A w gardle. A gift card. A gift card. Karta podarunkowa.
A gift card. A gift card. Kartka z życzeniami na urodziny. A birthday card. A birthday card. Kartka urodzinowa. A birthday card. A birthday card. An expensive birthday gift ideas. Jak powiemy kubki, notesy, karty podarunkowe, kartki urodzinowe. Mugs, mugs, notebooks, notebooks, gift cards, birthday cards, birthday cards. Poduszki, czapki, koszulki letnie, koszulki z krótkim rękawem, śmieszne skarpety. Pillows, pillows, hats albo caps, t-shirts, t-shirts, funny socks, inexpensive birthday gift ideas. Najbardziej lubię kubki, najbardziej podobają mi się kubki. I like mugs best. I like mugs best. Najbardziej podobają mi się karty podarunkowe, upominkowe. I like gift cards best. I like gift cards best. Najbardziej podobają mi się śmieszne skarpety. Najbardziej lubię śmieszne skarpety. I like funny socks best. I like funny socks best. Zła wiadomość jest taka, że czas leci. Dobra wiadomość jest taka, że ty jesteś pilotem. The bad news is time flies. The bad news is time flies. The good news is you are the pilot. The good news is you are the pilot.